Również w tamtym czasie najprawdopodobniej od razu przy budowie hali zdecydowano się przebudować obie elewacje po to, żeby je po prostu ujednolicić. Zakryto te takie urokliwe dwuspadowe szczyty tej starej hali z czasów AEG, zakryto taką betonową ścianą, co ujednoliciło trochę wygląd zajezdni, co również tutaj można zobaczyć, że wprowadzono jednolitą numerację wjazdów, co na pewno ułatwiało życie. Tutaj Państwo mogą zobaczyć na zdjęciu lotniczym, w narożniku widać naszą zajezdnię i co ciekawe, przed zajezdnią widać również tą mityczną ulicę Lenzgasse, czyli to, co pozostało w tej nazwie z ulicy Zarazy. Dzisiaj tej zabudowy nie mamy, natomiast patrząc na te zdjęcia widać, że nie do końca mamy czego żałować. Ta, tak jak mówiłam, zabudowa w tej części Dolnego Miasta szła od tej strony i tak jak jeszcze przy ulicy Kurzej mamy do czynienia z takimi porządnymi kamienicami czynszowymi, to zabudowa Lenzgasse była przede wszystkim, to były przede wszystkim takie skromniutkie, nieduże domki. Na jedynym zachowanym zdjęciu widać, że to była dosyć uboga zabudowa. Zresztą to samo potwierdzają akta policji budowlanej, więc nie ma się co dziwić, że II wojny światowej to założenie praktycznie w ogóle nie przetrwało. To jest zdjęcie lotnicze z roku 1947, pokazujące ogólnie zniszczenia Gdańska. One pokazują, że zajezdnia w zasadzie te zniszczenia jako tako przetrwała. Ona zresztą tuż po wojnie już została przywrócona bardzo szybko do funkcjonowania. Ja zapomniałam Państwu powiedzieć, że w międzyczasie w roku 1935 zbudowano otwartą nową potężną zajezdnię we Brzeszczu, która niestety trochę tej ważności dolnomiejskiej zajezdni uszczknęła i ona zresztą do dnia dzisiejszego jest najważniejszą, taką kluczową zajezdnią Gdańska, więc mimo, że zajezdnia dolnomiejska nie była aż tak istotna już po wojnie w tym systemie, to i tak dosyć szybko ją przywrócono do użytkowania, bo już w roku 1946, 11 lat później, zdecydowano się wyburzyć resztki tych w zasadzie ruin, tych pozostałości ulicy Wiosennej i w tym miejscu zorganizowano pętlę tramwajową. Stąd być może to spowodowało, że zajezdnia całą działką zaczęła przylegać do ulicy Kurzej po raz pierwszy w historii. I myślę, że to zadecydowało o tym, że w dniu dzisiejszym ta zajezdnia, jeśli chodzi o adres, to jest adres ulica Kurza. Tutaj można zobaczyć, jak zajezdnia wyglądała jeszcze w czasach, kiedy była użytkowana, a użytkowano ją do roku 1999. Co ciekawe, jeszcze 3 lata przed zamknięciem przeprowadzono remont. Więc chyba nie do końca była taka decyzja przemyśliwana całymi latami. Decyzję tę podjęto przy okazji remontu ulicy Podwale, gdzie niestety tory na ulicy Łąkowej po prostu całkowicie odcięto. Już wcześniej przy okazji budowy trasy WZ zmieniono ten przebieg torów i zresztą to był jeden z takich argumentów za zamknięciem zajezdni, że dojazd do niej jest utrudniony, ponieważ już wcześniej, żeby zjechać na ulicę Łąkową, trzeba było korzystać z pętli na przeróbce, więc to zostało użyte jako jeden z argumentów, no i niestety w ten sposób skończyła się długa historia tramwajów na Dolnym Mieście. Na stronie Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego można było jeszcze niedawno zobaczyć szereg zdjęć pokazujących taką bardzo szybko postępującą degradację tego terenu.
jest rok 2002, to jest już rok 2004 i 2005 rok, w roku 2004 rozebrano, to można tutaj zobaczyć, rozebrano powojenne budynki biurowe po pożarze, który tam wybuchł. To zresztą pożary to jest no, przypadłość nie tylko gdańskich opuszczonych ciekawych budynków. I tak jak mówię, no to był koniec świetności zajezdni i troszeczkę taki symbol tego, co kiedyś usłyszałam od mieszkańców Dolnego Miasta, że to zabranie tramwajów jest troszeczkę takie symptomatyczne, że tak powoli zabierano różne rzeczy, zamykano, na końcu też zamknięto i zabrano te tramwaje i tak się ta historia skończyła. Chociaż oczywiście nie każdy do tych tramwajów na Dolnym Mieście tęskni. Słyszałam również odwrotne głosy, że było to straszliwie uciążliwe, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszkał przy ulicy Łąkowej. Straszliwy huk, zwłaszcza ponoć wieczorami, kiedy motorniczy spieszyli się do domu i gaz do dechy dociskali. Zdarzało się, że budzili wszystkich mieszkańców. Natomiast, więc raczej, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozmontowanie systemu torowisk, raczej na powrót tramwajów do Dolnego Miasta, na Dolne Miasto nie ma co liczyć. Natomiast pozostał niesamowity budynek. Pozostał budynek zajezdni, który ma bardzo długą historię i który ma niesamowity potencjał. Ponieważ on przez szereg lat w zasadzie nie było na jego pomysłu, do dnia dzisiejszego zachowanych jest bardzo dużo takich elementów, które bezpośrednio świadczą o historii tego miejsca. Ponieważ on nie był remontowany, więc to wszystko przetrwało. Mamy cały czas tablicę, mam nadzieję, że mamy, bo to jest zdjęcie też sprzed kilku miesięcy, więc mam nadzieję, że jeszcze mamy tego typu tablicę. Mamy wspaniałe wnętrze w takim klimacie dzisiaj bardzo wodnym, klimacie postindustrialnym, z zachowanymi, oryginalnymi tymi kanałami rewizyjnymi, które tylko proszą się o jakieś dobre wykorzystanie. Aktualnie na potrzeby parkingu trzeba je oczywiście zakrywać pracowicie, natomiast one również mogłyby znaleźć jakieś dobre wykorzystanie. Proszę zobaczyć, że tak jak mówię, mamy do czynienia z oryginalnymi odrzwiami, z oryginalną, bardzo piękną konstrukcją, z takim ciekawym doświetleniem w co drugim przeźle. To jest cały czas ta hala z roku 1927. Bardzo zapuszczona, można zobaczyć, że dzisiaj w tych kanałach rewizyjnych stoi woda. I oczywiście ta druga hala z końca XIX wieku, która już kilkakrotnie była wykorzystywana w celach między innymi wystawienniczych, w celach artystycznych, z oryginalnymi, zachowanymi detalami, tak jak mówię, okucia drzwiowe, oryginalna numeracja gwiazdów jeszcze z okresu przedwojennego, oryginalne kratownice, cała konstrukcja tej więźby jest zachowana i tak jak mówiłam tutaj, co prawda zakryte dzisiaj jakimiś takimi prowizorycznymi tekturami i inną blachą, ale zachowano oryginalne podziały stolarki okiennej, wszystko to jeszcze pamięta koniec XIX wieku.